Co 5 lat w Wielkiej Prapuszczy odbywa się pojedynek mający na celu wyłonić następnego króla. W grze wcielacie się w dowódców prowadzących swoich poddanych do boju. Będziecie tu formować różnego typu oddziały, by uzyskać kontrolę nad polanami. Wygracie, jeżeli przejmiecie kontrolę nad 5 dowolnymi polanami lub 3 przylegającymi do siebie. W talii znajdziecie zwierzęta w 6 kolorach o wartościach od 1 do 9. Umieśćcie 9 płytek polan w rzędzie pomiędzy wami. Potasujcie karty zwierząt i stwórzcie z nich zakryty stos. Każdy z was dobiera po 6 kart ze stosu i trzyma w taki sposób, by przeciwnik nie widział, co się na nich znajduje. W początkowych rozgrywkach możecie też wyłożyć przed sobą karty pomocy. Grę rozpoczyna gracz, który ostatnio dotykał jakiegoś zwierzęcia. Swoje tury rozgrywacie naprzemiennie. W turze wybierz jedną z posiadanych kart i umieść ją przy wybranej polanie po swojej stronie. Raz położonej karty nie wolno przesuwać przez całą grę. Następnie dobierz nową kartę z wierzchu talii. Teraz turę rozgrywa przeciwnik. Przy każdej polanie możesz umieścić maksymalnie 3 karty. Celem jest zdobycie kontroli nad polaną, czyli stworzenie silniejszej grupy zwierząt niż zrobi to przeciwnik. Legion to najsilniejsza grupa złożona z 3 zwierząt tego samego koloru o następujących po sobie wartościach. Kompania jest słabsza od Legionu, składa się z 3 takich samych zwierząt. Bractwo jest słabsze od Kompanii, składa się z 3 zwierząt tego samego koloru. Banda jest słabsza od Bractwa, składa się z 3 zwierząt w dowolnych kolorach o następujących po sobie wartościach. Zgraja jest słabsza od Bandy, składa się z 3 dowolnych kart. O sile grupy przypomni wam karta pomocy. Kart zwierząt nie musisz zagrywać po kolei, by utworzyć legion czy bandę. Mogą być zagrywane w dowolnej kolejności. W chwili, gdy dołożysz 3 kartę do grupy przy polanie, przy której rywal także wyłożył już 3 karty, sprawdzasz, kto z was osiągnął przewagę. Jeżeli stworzyłeś silniejszą grupę, przesuwasz do siebie płytkę polany. Od tego momentu nie można przy niej układać żadnych kart. Możesz zdobyć kontrolę także wtedy, gdy przeciwnik umieści mniej niż 3 karty. Musisz jednak wykazać, że bez względu na to, jakie rywal wyłoży karty, nie utworzy silniejszej grupy. W tym przypadku dołożenie 3 borsuka i tak uformowałoby kompanię słabszą od Legionu. Jeżeli wyłożyliście grupy o takiej samej sile, na przykład 2 bractwa, kontrolę przejmuje ten z was, którego suma kart w grupie jest wyższa. W przypadku remisu, czyli kart o takiej samej sile i takiej samej sumie wartości, kontrolę przejmuje gracz, który pierwszy utworzył swoją grupę. Zwycięża ten z was, kto pierwszy przejmie kontrolę nad 3 przylegającymi do siebie polanami lub 5 dowolnymi. Gdy opanujecie podstawową wersję gry, możecie dodać karty jednostek specjalnych. Podczas przygotowywania przetasujcie karty jednostek specjalnych i stwórzcie z nich zakryty stos. W tym wariancie dobieracie na rękę 7 kart zwierząt. W trakcie gry, po zagraniu karty, możecie wybrać, czy dobieracie kartę ze stosu zwierząt, czy kartę jednostek specjalnych. Kartę jednostki specjalnej zagrywa się w swojej turze, ale maksymalnie 1 więcej niż przeciwnik. Na przykład tu zagraliśmy już 2 jednostki specjalne, a nasz przeciwnik 1. Póki nie zagra on kolejnej jednostki specjalnej, my także nie będziemy mogli tego zrobić. Wśród kart jednostek specjalnych znajdziecie Jokera, który przyjmuje dowolną wartość i kolor przy zdobywaniu kontroli. Uwaga! Nie można użyć 2 jokerów na grę. Jeżeli dobierzesz 2 na rękę, nie możesz już go wtedy zagrać. Szpieg ma zawsze wartość 7, ale może przyjąć dowolny kolor. Tarczownik może przyjąć wartości 1, 2 lub 3 oraz dowolny kolor. Gdy zagrasz ślepego furiata na polanę, do przejęcia kontroli brana jest tylko suma wartości zwierząt. Rodzaj grupy nie jest uwzględniany. Gdy zagrasz tę kartę, do przejęcia kontroli nad polaną trzeba będzie umieścić przy niej 4, a nie 3 zwierzęta. Karty podstępnych jednostek zagrywa się odkryte obok stosu dobierania jednostek specjalnych i wykonuje ich działanie. W każdej chwili możecie podejrzeć zagrane już karty. Rekruter pozwala dobrać 3 karty z 1 lub 2 stosów, wybrać 2 karty z ręki i odłożyć je na spód odpowiedniego stosu. Zdrajca pozwala wybrać 1 kartę zwierzęcia ze strony przeciwnika przy niekontrolowanej polanie i przenieść ją na swoją stronę. Stratek pozwala wybrać dowolną z wyłożonych po swojej stronie kart przy niekontrolowanej polanie i przenieść ją do innej niekontrolowanej polany,
lub odrzucić ją odkrytą obok stosu dobierania zwierząt. Stróż pozwala wybrać dowolną kartę ze strony przeciwnika przy niekontrolowanej polanie i odrzucić ją z gry.